Odczuwanie własnego istnienia to wspaniała sprawa, ale świadome istnienie jest dopiero prawdą. Jeśli myślimy, że żyjemy, bo mamy ciało, umysł i to wystarcza, to nasza samoświadomość jest bardzo zawężona. Ograniczanie się do fizyczności czyni nasze życie ciągłym powielaniem schematów, nawyków, wzorców nabytych i wyuczonych od innych. Wkraczając na ścieżkę duchową, mamy szansę odkryć naszą prawdziwą naturę. Bóg przenika wszystko jako najwyższa energia. My, jako istoty stworzone z Niego i dzięki Niemu, stanowimy boskość w każdym celu. Nasze istnienie jest jak boski promień. Nie jesteśmy oderwani od całości. Jesteśmy Jego częścią. Zapominamy o tym, więc czujemy odcięcie lub brak kontaktu z Bogiem, czyli z samym sobą. Umiejętność modlitwy, medytacji pomaga przywrócić boską komunikację, a przede wszystkim napełnianie światłem miłości absolutnej. Często bywa tak, że dopiero trudne sytuacje w życiu lub choroba powodują, że szukamy ratunku, wzywając Boga, a potem znów zapominamy o Jego istnieniu. Tym samym ignorujemy siebie, bo bez poczucia boskości żyjemy powierzchownie, jak automaty. Harmonia życia duchowego z fizycznym jest bardzo ważna. Jedno bez drugiego tworzy nasze życie mało stabilnym. Wdrażanie duchowych podstaw w naszą codzienność pomoże nam odmienić zarówno siebie, jak i nasze życie. Jednak zacząć należy od własnego wnętrza. To, o czym mówię, to podstawy znane i oczywiste dla ludzi rozwoju. Przypominanie sobie o tym służy ugruntowaniu wiedzy już nabytej, która często czeka na dalsze, konsekwentne i skuteczne działanie, czyli praktykę. Łatwiej nam żyć na co dzień wartościami boskimi i przejawiać je wtedy, kiedy nasze przywiązania, a szczególnie emocje, są uzdrowione do końca. Uczymy się tego niemal całe życie, aby w jakimś procencie znów osiągnąć pozytywny rezultat. Nasze kolejne żywoty potwierdzają, że nauka ta trwa długo. Im wyższa świadomość jest w nas, tym większa szansa na zjednoczenie się z naszym kochającym źródłem miłości. Im mocniej zabrniemy w ciemne zakamarki życia, tym bardziej potrzebna jest systematyczna praca nad sobą. Im więcej obciążeń nas ogranicza, tym większa determinacja i zdecydowanie jest niezbędne w działaniach. Nasze decyzje i wybory należą do nas, ale Bóg, jako istota współczująca i znająca nas doskonale, jest gotowy wspierać nas zawsze i wszędzie. Wiara we własne możliwości i swoją dobrą wolę to jeszcze za mało. Moc Boga jest skutecznym lekarstwem i napędem do zmiany w nas tego wszystkiego, co niekorzystne. Jego miłość jest balsamem chroniącym nas przed wpływem wypaczonego środowiska. Mądrość Boga podpowiada, co mamy czynić i jak, aby skutecznie sobie pomóc. Nasza słabość często pojawia się, aby ponownie nas ściągać ze ścieżki prawdy. Zaakceptujmy, że ją mamy, ale tym bardziej odwołujmy się po pomoc Boga. Poczujmy Go jako największego przyjaciela, który zawsze jest nam przychylny, a do tego hojny w swojej dobroci i cierpliwości. Często tracimy cierpliwość do siebie, a Bóg nigdy nie rezygnuje, bo wierzy w nas do końca. Jest jedyna prawdziwa droga dla nas, która kończy się w Bogu. Zjednoczenie z Nim jest nieuniknione. Ale kiedy to nastąpi dla nas?
Na pewno w którymś z naszych żywotów. Pragnienie bycia dobrym, jak sam Bóg, pomaga nam w przywracaniu boskiej doskonałości. Jesteśmy ucieleśnieniem miłości absolutnej, więc sięgajmy po nią z radością w sercach. Ona jest w nas stale od początku istnienia. Uszanujmy to teraz. Przypomnijmy sobie najcudowniejsze uczucia płynące z serca i eksponujmy je na plan pierwszy. Ta chwila naszego życia ma szansę być początkiem ponownego pojednania się z Bogiem. Jesteśmy tym samym, tylko oddaliliśmy się nieco. Otwartość i głęboka tęsknota za najwyższą energią potrafi czynić natychmiastowe zmiany. Czas jest ograniczeniem człowieka. Dla Boga nie ma czasu. Jest jedna i ta sama chwila. To nasz umysł stwarza wyobrażenia, którym nadajemy sens. Ustawiamy siebie na różnych, wyimaginowanych pozycjach, jako niegodnych, niezasługujących na obecność Boga, na Jego miłość. Bóg szanuje nasze wybory i decyzje i daje nam to, co sami chcemy. Dzięki temu mamy szansę na ciągłe lekcje i doświadczenia, z których warto czerpać naukę. Jeśli wyciągniemy wnioski, a najlepiej jak przemedytujemy to, co nas spotyka, i oddamy to Bogu, zatapiając się w Nim, odczujemy dopiero zrozumienie i spokój. Bóg w odpowiedzi ma dla nas zawsze piękny prezent. Jego niezmierzona niczym łaska obdarzy nas stanem błogości, a miłość zniesie nas ponad to wszystko, co przemijalne i niczemu nie służy. Przejawiając coraz więcej boskich cech każdego dnia, w każdej sekundzie życia, odnajdziemy sens bycia tutaj i poczujemy, że naprawdę jesteśmy. Jestem z Tobą, w Tobie, nad Tobą, pod Tobą, wokół Ciebie. Takie zapewnienie daje nam Bóg. Obiecuję, że będzie z nami zawsze. Wystarczy tylko to zrozumieć, przyjąć i być wdzięcznym. Jestem od zawsze i na zawsze. Pamiętam o boskości w sobie. Iluzja rozpływa się w miłości. Przebudzenie jest moim światłem. Życie jest pięknym darem. Ja prezentem dla niego. Ciało cudownym narzędziem, umysł poddanym mi przyjacielem. Bóg jest moim prawdziwym domem, zawsze wracam do Niego. Kiedy pomylę drogi, podaję Mu rękę, czekam cierpliwie na Niego. On jednak jest zawsze przy mnie, czeka na moją gotowość. Abyśmy znów razem ze sobą byli, i w boskiej doskonałości się zatopili. Bóg to miłość. Jest wszędzie i jest wszystkim. Twoje serce duchowe tętni nią zawsze. Ona rozpiera nasze wnętrza, a my nie wiemy często, o co chodzi. Rozsadza nas z nadmiaru miłości, a my nie potrafimy się nią dzielić samym sobą, a co dopiero z innymi. Szukamy wciąż i płaczemy za szczęściem, radością, bo nie pozwalamy działać miłości w nas, dla nas, a więc i dla innych, dla całego wszechświata. Warto otworzyć spontanicznie wrota do niej i zobaczyć, jaki żar mieści się w tym świetle, które cały czas otula i chroni nas. Wreszcie, kiedy zrezygnujemy z przebijania głową muru i zobaczymy,
że miłość jest w zasięgu naszych odczuć, jest w naszym sercu. I Bóg w swej największej miłości zajrzy nam prosto w oczy, uśmiech sam się pojawi na naszej twarzy, bo to boskie uczucie rozleje się po całym ciele, a przecież pochodzi prosto z serca. I nie ma większej bliskości z nikim, jak z boską obecnością w nas. Ogrom miłości, która nas otacza i w której żyjemy, jest dla nas wszystkim najlepszym tu na ziemi, w czym warto żyć, z czym warto się utożsamiać. Jeśli jeszcze nie czujesz kontaktu z Bogiem, to poproś Go, aby nauczył cię odczuwać tą miłość. A ona na pewno pojawi się w takiej postaci, jaką sobie życzysz i jaką potrafisz przyjąć. A jeśli dotkniesz już choćby końca rąbka tajemnicy boskości, trzymaj ją jak największy skarb. Bo kiedy znów zaczniesz dryfować w swoją stronę, nie zawsze dobrą, to wówczas przywołaj tą miłość, poczuj się znów bezpiecznie. A kiedy zaczynasz już z Bogiem współpracować, doceń tą chwilę i sam się przekonaj, jak zmienia się twoje życie, jak sprawy zaczynają się układać, jakby same. I niekoniecznie tak, jak wcześniej myślałeś, jak dążyłeś uparcie do tego, ale zawsze na pewno najlepiej dla ciebie. Czy nie prościej oddać sprawę w ręce istoty większej i mądrzejszej? Ile razy jeszcze będziemy się przekonywać, że sami nie zrobimy tak naprawdę nic? Kiedy nie słuchamy intuicji, nasze życie przybiera często bardzo opłakane skutki. Nie dąż do wiedzenia więcej i więcej. Nie dąż do czytania kolejnej książki, lecz kieruj każdą myśl ku Bogu i Jego miłości. Z czasem nauczysz się słuchać swojego wnętrza, głosu intuicji, uczuć, którymi zaczniesz się kierować w życiu. Działanie Boga dopiero wtedy będzie widoczne, a wręcz namacalne. Po prostu znajdź miłość w swoim sercu i odtąd żyj nią zawsze. Odnaleź swojego największego przyjaciela i przytul się do niego. Bo to największe doznane szczęście na ziemi, które warto przeżyć.